popatrzmy na nasze życie. Zróbmy sobie taką refleksję. Ile to lat temu dążyliśmy do takiego momentu, żeby być razem? Co nas do tego skłoniło? A wam, Madziu i Radku, proszę, żebyście i Radzę, żebyście sobie przypomnieli taki moment jeszcze swojego życia osobistego. Kiedy każde z was zdecydowało się na to, że chce być z tą drugą osobą? To był akt miłości w tym momencie dla jednej osoby. I to była ostatnia decyzja samodzielna. Naprawdę. To była ostatnia decyzja. I ta decyzja jest, powiedzmy, najważniejsza w waszym życiu. Już jak narzeczeni za chwilę jako małżonkowie, każda z decyzji, którą podejmujecie, nawet w cudzysłowie sami, ona rzutuje na wasze małżeństwo. To jest moment, prawda? To jest piękny moment. Wspaniały moment w życiu wielu z nas. Bo za chwilę obrączki, które sobie nałożycie, ciekawe ile ważą, im więcej lat, tym są cięższe. Jednak, jeśli trzymają się razem, to lżej im się niesie. I życzyłbym wam, żeby tak trwało wasze małżeństwo. Jako jedna piękna chwila radości. A później jest całe życie. I od kogo zależy to życie? Od nas. I życzę, żeby kolejne, 10., 50. jubileusze waszego małżeństwa w takiej atmosferze radości i pokoju serca, żebyśmy przeżywali.